nie czuliśmy tego, nie chcieliśmy dojechać. A przypadek spowodował, że nagle zmieniliśmy plany, jednak tu podjechaliśmy. Najlepsza decyzja podczas tego wyjazdu. To miejsce spotkań, pogawędek, plotek, wymiany. Mamy tutaj trzy stanowiska. Siadane koło siebie, dyskutowano. Więc było bardzo sympatycznie, pozytywnie, radośnie. Miejsce relaksu. Jesus, please don't be mad. I know that it makes you sad when I simply don't obey. Dziś przyjechaliśmy do miejscowości Lulea, gdzie jest największa na świecie i najlepiej zachowane miasteczko kościelne. Wpisane w 1996 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Już przejeżdżaliśmy to samochodem jadąc na parking, więc widzieliśmy, że jest faktycznie duża i robi wrażenie, więc idziemy to zobaczyć. Wioski kościelne powstały na potrzeby ludzi, którzy musieli przyjeżdżać do kościoła z dalekich stron i ta droga trwała często gęsto wiele dni, w związku z czym potrzebowali noclegu. Przy kościele tworzono takie wioski, budowano takie domy, aby ci ludzie mieli gdzie przenocować, pobyć, spotkać się, porozmawiać. Było też miejscem targów. Były też miejscem targów, różnych tam wymiany, trochę też czasami zabaw, a może i różnych innych historii. Natomiast takie wioski kościelne właśnie powstawały. Coś, co jest bardzo ciekawe, to to, że te domki są bardzo blisko siebie. O, tu jest wyjście z lewej strony, tu jest tył innych domków. Tu się przechodzi między jednym a drugim. Są tak poupychane, że w sumie to nie wiadomo, gdzie jest początek, a gdzie koniec ulicy. O, to są oficjalne wyjścia. Zobaczcie, jakie są nierówne te chałupy. Część wyżej, część niżej. Taka trochę partyzantka budowlana. No, ale trochę tak robi, ma to swój urok i bardzo fajnie dzięki temu to wygląda. Ania teraz zauważyła, że tu przed niektórymi chałupkami ludzie siedzą. O, tu jest na przykład porozkładane. Chyba niektóre są w prywatnych rękach. Pewnie muszą zadbać, żeby to wyglądało cały czas tak samo. No, ale sobie tutaj przybywają od czasu do czasu. Ciekawe. Tu jest sklep Laponii, Shop in Lapland. A to dlatego w Laponii, ponieważ Lulea już jest na terenie Laponii. W związku z czym wjechaliśmy w krainę zwaną potocznie Laponią, z którą się bardzo wielu ludzi, bardzo wiele kojarzy. Przede wszystkim renifer i zorza polarna, zimno. Jak na razie jest tutaj 25 stopni, więc tym zimnem to może trochę daleko, ale faktycznie krainę tą chcemy trochę zwiedzić, pewnie nie całą, bo jest potężna. I'll keep trusting you. But always because I want to. But there's nowhere else to go. The words feel different, this much I know. And I'll try my very best. At times it feels like life is just a test. Like we were destined just to fail. Did you feel bad? Is that why you tore the veil? W tym budynku znajdował się magazyn i była to często gęsto brama wjazdowa do całego gospodarstwa, które było na obrzeżach otoczone narożnymi domami, aby jako jedyne wejście na teren broniło przed włóczęgami i jakimiś drapieżnikami. Tuż obok jest budynek, który służył do przechowywania żywności, ryb i wszelakich innych historii. Budynek ten z reguły był na zewnątrz, poza całym dziedzińcem. W razie czego, gdyby się dziedziniec zapalił, czy też całe gospodarstwo, to tutaj żywność będzie zawsze bezpieczna i nic się z nią nie stanie. Na takich podporach stoi na dole po to, aby był budynek odporny od wilgoci i ewentualnego robactwa. Tak wyglądał już w takich lepszych czasach kibelek i chrzy. Ponoć było to miejsce spotkań, pogawędek, plotek, wymiany. Mamy tutaj trzy stanowiska.
Ścielane koło siebie dyskutowano, jest tak opisane. Więc było bardzo sympatycznie, pozytywnie, radośnie. Miejsce relaksu. Somehow you know that you love me the same. Somehow you know that you love me the same. Spaliśmy na dużym parkingu w pobliżu portu w Lulei. Nie wiem, czy port taki oficjalny, czy port, nie wiem, jakiś. W oddali widzicie świetny widok, trzy, tu widać dwa, ale stoją lodołamacze, potężne maszyny, jak widać, które no, zimą robią mega robotę tutaj. Idę zobaczyć te lodołamacze, bo robią na mnie kosmiczne wrażenie. Jak tu podjeżdżaliśmy, miałem wrażenie, że to są jakieś bloki tu stoją, albo coś. No ale potem podszedłem do tablicy informacyjnych, odczytałem w internetach, się okazało, że to są lodołamacze. Szwecja posiada taki chyba 3 albo 5, nie mogłem tam do końca doczytać. Tu stoją w tej chwili 2, ale na niektórych zdjęciach można spotkać 3. One się nazywają Frey, jakoś tam inaczej. No ale spójrzcie sami, no przecież to jest taki kolos. Tu ma dziób. No i tam jest to mega, mega duże. Teraz widać, jakieś prace serwisowe na tym trwają. Tu jeden, tam w oddali drugi gałgan. No jest to po prostu maszyna przepotężna. A tu są zdjęcia, jak one działają zimą. W internetach można też tych zdjęć od wioma poszukać. Tu jest z lotu ptaka zdjęcie. Z tyłu też widać, że te lodołamacze mają miejsce do lądowania helikopterów. No kurde, po prostu potężne maszyny. Robi to niesamowite wrażenie. Dziś ważny dzień dla naszego psa. Pierwszy raz podczas podróży idziemy do weterynarza i mam nadzieję, że pierwszy i ostatni. To wyjście akurat było zaplanowane, bo aby wjechać do Norwegii lub Finlandii musicie mieć... pies musi mieć podane tabletki na co? Na tasiemca? Na tasiemca, w związku z czym musi być podana tabletka przez weterynarza. Tabletkę można sobie kupić w aptece, natomiast nie można samemu podać. Weterynarz musi się podpisać pod tym, dać pieczęć, ponieważ... W paszporcie. I potem jest czas, najszybciej 2 dni po podaniu takiego leku, a nie później niż 5 dni trzeba przekroczyć granicę. W związku z czym od dnia dzisiejszego będziemy zmuszeni do tego, aby pilnować tego terminu i nie później niż 5 dni oficjalnie po podaniu, po wpisaniu przez weterynarza do paszportu tej informacji musimy przekroczyć granicę z Finlandią. Oto to taka ciekawostka, więc jesteśmy właśnie w drodze do weterynarza, umówieni i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Mamy to leczenie przeciwko tasiemcowi, wpisane, że został podany preparat, kiedy, o której godzinie. I podpisał się lekarz weterynarii. John Stockton. Tym sposobem mamy dopełnioną formalność. Tak. No, jesteśmy po wizycie. Więcej staliśmy przy recepcji niż na samej wizycie. Pan doktor się pouśmiechał. Sympatycznie oczywiście wszystko było. Próbował pan doktor podać tabletkę. Są 2 tabletki, bo to w zależności od wagi. My musieliśmy... Do 25 kg podajecie 1 tabletkę. Do 52, no i potem chyba 3, jeżeli pies ma więcej niż 50 kilo. Natomiast wizyta wyglądała w ten sposób, że pan przyszedł, uśmiechnął się do nas, zagaił 3 zdania. Najpierw urznął łupa, ułożył 1 tabletkę w przysmak. Myślał, że pies je po prostu z przysmakiem, a nasz pies taki nie jest. No i dał nam tabletki, że mamy sami podać psu. Więc Ania, jako specjalista od podawania tabletek, zrobiła to za pana doktora. Pan doktor wpisał do książeczki i podziękował, życząc nam udanej wycieczki. I 300 koron. Za self podanie powinni tam połowę zwrócić. Tak. 300 koronek poszło. Zmiana planów to coś, co jest wpisane chyba w tego typu turystykę, jaką my uprawiamy.
czyli van life, czy też zwał jak zwał, jak to chce. Bowiem dziś z miejscowości Lulea mieliśmy jechać już trochę w kierunku ciut na północ, ale generalnie kierować się w stronę Finlandii, po to też było szczepienie Gajusa. No i w ciągu 5 najbliższych dni chcemy tą granicę przekroczyć, natomiast z powodów takich po prostu losowych podjęliśmy decyzję, że wjeżdżamy bardziej jeszcze w południe, więc wracamy w środkową część Finlandii, Szwecji. I tutaj się dowiedzieliśmy, że jakieś 100 km od Lulei jest mega atrakcja, jakiś wodospad, o którym nigdzie nie doczytaliśmy w żadnym z przewodników. No i teraz tu dojechaliśmy. Zaraz wam pokażę, co to jest. Jak ja to zobaczyłem, to nie jest wodospad, to jest bardziej jakiś, chociaż może wodospad. Ja to traktuję z perspektywy kajaka jako Bystrze. Tak myślałem, że to jest Bystrze. Ale to jest grube Bystrze. Zobaczcie sami. W oddali widać potężną ilość wody. Będziemy szli bliżej, więc mam nadzieję, że będzie to jeszcze lepiej widoczne. Która po prostu spływa potężną prędkością w dół na takiej dużej szerokości. Jest to kosmos. No kurde, tak szerokiego terenu, gdzie płynie woda, to ja nie widziałem, że z takim impetem, z taką prędkością. Tu jest jezioro, czy też rzeka, do której ona spływa, a ona napiernicza tam z samej góry. Pójdziemy tam zobaczyć to z bliska, zobaczymy, jak to wygląda. Idziemy zobaczyć to zjawisko z bliska, zaraz się przekonamy, czy faktycznie jest taki szał, jak widać stąd, czy też nie. Dla przypomnienia, jest to wodospad na rzece Pite. Zwany też Bystrzem. To 250 metrów sześciennych na sekundę. Jest to jedno z najdłuższych bystrz w Europie. Nad wodospad prowadzi taka kładka. Chyba generalnie tam kładkami się idzie. Chciałem zobaczyć tego diabła. Tak jeszcze jako uzupełnienie mojej wcześniejszej informacji. Jedziemy w głąb Szwecji. Jesteśmy już w Laponii, jedziemy w głąb Szwecji w stronę miejscowości Jokkmokk, który niegdyś stolicy Samów w Szwecji, a potem w kierunku Kiruny i z Kiruny będziemy się poziomo udawać do Finlandii. Nie wiem, jak będzie mnie słychać, bo już zbliżamy się do tego wariata, a jest coraz głośniej. Chyba usypano tutaj sztucznie ten wał z kamieni, żeby się woda nie rozlewała na boki. W ten sposób jakkolwiek ją kontrolują, aczkolwiek jak widać przecieka. Być może przydałyby się worki przeciwpowodziowe. Chyba pierwszy raz widzimy coś takiego. Ania słusznie zauważyła, bo ja też w życiu na własne oczy takiego żywiołu to chyba nie widziałem. Jasne króliki. Tu się Bystrze zaczyna. Tu jest tam do góry, to my dopiero pójdziemy. Pływam kajakami, ale takiego szaleństwa to nie widziałem w życiu. To jest po prostu niesamowite, zobaczcie. Szczerze, że kładka się trochę trzęsie, a woda jest, zobaczcie, tu od razu obok. Jestem pełen podziwu, jak oni to wybudowali, bo ta kładka, którą idziemy, cały czas drży. Jest ogień. Szaleństwo, po prostu szaleństwo w takim miejscu, to ja nie byłem
Nie byłem jeszcze. Chyba dochodzimy na samą górę. Zaczyna się ma swój początek. To spektakularne zjawisko. Czyli nakładkę. Tam gdzieś wysoko to szaleństwo się zaczyna. Rozpędza się powoli. No i po prostu to, co chwilę temu widzieliście, dzieje się dalej. Tutaj się stopniowo rozpędza i cała reszta gna już po prostu siłą wodospadu. Jedno z najpiękniejszych miejsc, w których ostatnio byłem. A co ciekawe, w ogóle tego nie planowaliśmy. To przyjechaliśmy zupełnie przez przypadek. Ktoś na podróży powiedział, że jeżeli będziemy gdzieś w okolicy, warto to odwiedzić. Nie czuliśmy tego, nie chcieliśmy dojechać. A przypadek spowodował, że nagle zmieniliśmy plany, jednak tu podjechaliśmy. Najlepsza decyzja podczas tego wyjazdu jak na razie. Idzie ścieżka, którą będziemy schodzić trochę dookoła. Można zejść pewnie tą samą, ale chcemy zobaczyć, gdzie nas prowadzi. Taka kładeczka u boku tej górnej kładki, gdzie się widzi górną część całego Bystrza. Dla mnie największy szacun dla to, jak oni to wybudowali. Nurt jest tak potężny, to jest tak silny prąd, że to jest kosmos. Jak to wybudowali, myśmy szli tą kładką, to ona się cała trzęsła normalnie. Obok tryskała woda, no, totalny kosmos. Tutaj taki mostek za mostkiem jest, można sobie przechodzić z tymi mostkami. Tam ludzie sobie grillują, przyjemnie. Robi się trochę ciszej, emocje opadają. Hałas jest znacznie mniejszy. Idziemy sobie takimi tutaj pięknymi terenami. Słonko nam przyświetla, pięknie się zrobiło, bo wcześniej w drodze, jak tutaj jechaliśmy, przechodziła jedna chmura, taka burzowa, popadwało. A teraz jest znowu upalnie, gorąco. No i pięknie. Zobaczcie tutaj, idzie się kładeczką i nawet na kładeczce jest... I nawet na kładce jest zrobiony podest. Pięknie, dla niepełnosprawnych, to w ogóle niepełnosprawni mogą super sobie jechać, bo jest to wszystko równe. I na podeście zrobione miejsce na ognisko. Podejście jest uniesiony nad kamieniami, nad wodą. I co? Po prostu. Przygotowane palenisko. Super, no po prostu jestem pod mega wrażeniem tych ich miejsc, gdzie oni te ogniska przygotowują. No praktycznie wszędzie, no nie ma miejsc, gdzie by ich nie było. Na kamieniach, na plażach kamienistych typowo. Gdybyście kiedyś jechali wybrzeżem Szwecji, to warto tu odbić. Tu jest jakieś chyba 80 km od drogi tej głównej, która idzie wzdłuż wybrzeża, więc warto to odbić. Godzina jazdy dodatkowo w jedną stronę, ale no, widok jest po prostu nieziemski. A teraz dostrzegłem, że tutaj też jest scena. Oprócz tych miejsc nad ogniskami są kładki, tak jak ta, którą idziemy. A w dole jest scena. Niesamowite. Tuż obok taki gałgan płynie, rwący i niszczący. A tutaj scena, gdzie się pewnie jakieś imprezy odbywają. Jest kładka do niej prowadząca. Jest informacje o szlakach. No, to jest po prostu wszystko. Nie do wiary, że to tak jest fajnie ogarnięte. Kolejne kładki, można nimi skraczać drogę, dochodzić do wodospadu. Tam scena. Tu można dojść. My pewnie pójdziemy sobie tamtą kładką, chyba będzie szlak i tam z powrotem w górę. Teraz zobaczymy, jak mi to wygląda. Tutaj obok są jakieś budki, gdzie pewnie ekipy się przebierają albo szykują na występy gościnne. Tu się schodzi. No już tam nie będę człapał, ale gdybym, że tam jakieś miejsce techniczne jest. My wracamy na szlak. Tak sobie myślimy, że taka scena, w takiej scenerii są pojedyncze, o takie jak tutaj platformy, gdzie można usiąść, no ale generalnie siedzi się chyba na kamieniach, no bo zobaczcie sami, to są kamienie, tylko i wyłącznie kamienie, jest ta scena, no nie mała. Tam jest podest dla niepełnosprawnych. No tu myślę, tu jest miejsce chyba dla oświetleniowców to, bo takie płaskie. Więc wszyscy siedzą, rozumiem, albo stoją na tych kamieniach. Po prostu, niesamowite, ciekawe jakie to są imprezy. A to podejrzewamy, że to są miejsca VIP na tej ławce. Chyba jedynej tutaj. No i z takim widokiem na pewno miejsca VIP. Ale wcześniej jeszcze przejście tą kładeczką. Więc nie tak hop-siup. Co chwilę jakieś kaskadziki, małe tryskające wody. O, zobaczcie, tam się ludzie kąpią, oddali. Brodzą przynajmniej,
Nie, no dziewczyna się kąpi. Do tych kamieni. O, piękny kanion tu jest swoją drogą. O, znowu widzimy do góry. Można się kąpać, bo są do góry, tam wiszą koła ratunkowe. Więc miejsce jak najbardziej do kąpieli. Młodzież się kąpie. Ale jest suwa. O, to są jakieś zdjęcia, co jest? Niektóre kamienie są tak duże, że bliżej się osoba zmieści. Gdzie? Może tu? Nie. Ania poszła sprawdzić, czy woda jest faktycznie ciepła. Pies już sprawdza. Jest akurat wyznacznikiem specjalnym, tu nie jest. Bije nas na głowę, ale Ania może być. I co? Ciepła? No widzicie, jednak ciepła. Myślałem, że nie. Już po całych emocjach spoglądamy na niego z daleka. Po prostu zupełnie jest inne odczucie niż wtedy, gdy szliśmy w tamtą stronę.